Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 10 kwietnia bieżącego roku komisja zebrała się, żeby rozpatrzyć i zaopiniować wniosek o wotum nieufności wobec ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, druk nr 3344. Uzasadnienie wniosku przedstawiał poseł Tadeusz Aziewicz. No i zaczęła się dyskusja, proszę Państwa, bardzo dynamiczna. Ja muszę powiedzieć, że jako poseł, jako członek tej komisji głupszego uzasadnienia wniosku o wotum nieufności dla jakichkolwiek ministrów jeszcze nie słyszałem, a trochę w parlamencie zasiadam. Bo ja rozumiem, żeby to było składane, proszę Państwa, przez członków ugrupowania, które rozbudowało przemysł stoczniowy, na przykład. Ale to było złożone przez członków ugrupowania, którzy zlikwidowali na zamówienie niemieckie, za fuchę dla Donalda Tuska, przemysł stoczniowy w Polsce. I to trzeba sobie powiedzieć wprost. I odsyłam, na YouTubie jest jeszcze filmik przedstawiający stan stoczni szczecińskiej w 2011 roku. Zdemolowany kompletnie, brak jakichkolwiek zabezpieczeń przeciwpożarowych, gdzie dzierżawcy, którzy mieli umowy w połowie na twarz, bo nie były umowy spisane, bali się uruchamiać urządzeń, na przykład suwnic podsufitowych, w trosce o to, że im spadną na głowę. A najnowocześniejsza malarnia, cynkownia, która była zbudowana przez Porte Holding w latach 98-2000, wyglądała tak, jakby sowiecka armia po niej przejechała. Nawet posadzki antystatyczne były. I co państwo wtedy żeście zrobili? Mówię do Platformy Obywatelskiej. No wyście wtedy postanowili wydzierżawić ten majątek. Komu? Firmce Kraftport. Wasz urzędnik, pan B, odbyła karę więzienia za prowadzenie w ten sposób nadzoru nad majątkiem państwowym upowierzonym. A firma, przypomnijmy, miała 5000 zł kapitału zakładowego i zajmowała się czym? Niech państwo zgadną. Docieplaniem budynków. Na Śląsku. Potem, ja mówię pani poseł to, co ja uważam za stosowne powiedzieć. Te argumenty były proszę nie przeszkadzać. Proszę mi nie przeszkadzać, panie marszałku. Panie Meysztowicz, proszę nie przeszkadzać. Proszę nie przeszkadzać, bo będę zmuszony. Proszę państwa, w tym czasie, kiedy rząd Platformy i PSL-u likwidował polskie stocznie, pani poseł, proszę w tym nie czasie niemiecki rząd dofinansowywał sektor swój stoczniowy w kwocie 970 milionami euro. Co więcej, w tym czasie była restrukturyzacja, przeprowadzone ratowanie między innymi stoczni w Stralsundzie, gdzie prezes tej stoczni powiedział wyraźnie, że te działania plus decyzja polskiego rządu o likwidacji stoczni w Szczecinie i w Gdyni bardzo pomaga jemu w powierzonemu mu zadaniu. Nic dodać, nic ująć. Zlikwidowano stocznię, która miała zamówienia i zlikwidowano stocznię, która była oczywiście dwa razy topiona, bo także przez waszych koalicjantów dzisiaj z koalicji niemieckiej, przepraszam, europejskiej. SLD. Mówię o Porcie Holding. A to, co nie zdołał zrobić wasz koalicjant dzisiejszy, wyście to dokończyli. Dlatego, że mówienie o tym, że stocznia była złomem, kiedy stocznia w latach 98-2000, właśnie Porta Holding zainwestował w majątek w Szczecinie blisko 250 milionów dolarów własnych środków, gdzie były wybudowane nowe pochylnie i suwnice. Tak przy okazji, panie premierze, panie ministrze, pan minister to wie akurat, kiedy przyszedł nowy prezes do Stoczni Szczecińskiej, znaczy jeszcze SPP to się nazywało, Stoczni Szczecińskiej, to między innymi zastał takie dokumenty jak przygotowywanie rozpisania konkursu czy zapytania ofertowego na wycięcie pochylni i suwnic. No tak dbano o ten przemysł stoczniowy. To sobie trzeba jasno powiedzieć. Przy okazji jeszcze zajęliście się drugą stocznią po drugiej stronie kanału w Szczecinie, mówię stocznią remontową Gryfia, którą najpierw żeście okroili, wprowadzając inwestora, który dzisiaj jest zresztą na garnuszku Skarbu Państwa i jest bankrutem. Mówię tutaj o firmie związanej z produkcją elektrowni wiatrowych, urządzeń do elektrowni wiatrowych.
A równocześnie tak żeście podzielili terytorium, teren na Gryfin, żeby nastąpił uszczerbek, jeśli chodzi o procesy technologiczne. De facto uniemożliwiając funkcjonowanie stoczni. Ale to jeszcze było mało. Sprowadziliście stocznię Gryfia do wypożyczalni doków i dźwigów pływających. A stocznie wokół, te teczkowe, związane z niektórymi z posłów Platformy Obywatelskiej, funkcjonowały bardzo dobrze. Funkcjonowały bardzo dobrze. No i wreszcie, proszę Państwa, wasze opus magnum PŻM. Polska Żegluga Morska, co tam się działo za waszych rządów. Sprzedawanie statków po 2 latach konkurencji, która wchodziła statkiem PŻM-u na tę samą linię. Odbieranie statków po cenie katalogowej za 45 milionów dolarów, kiedy można było taki sam zabunkrowany, czyli zatankowany po próbach morskich masowiec odebrać za 10-11 milionów dolarów, bo taka była wtedy sytuacja na rynku. No i oczywiście po 2 latach ten nowy statek musiał być remontowany. Gdzie był remontowany? No u kumpli w Szczecinie. I często szedł przez pół świata pusty. Taka to była wasza troska o gospodarkę morską. Ja już pominę przy okazji PŻM-u fakt taki drobny, panie premierze, proszę państwa. 300 milionów euro wyparowało z firmy. Firma jest potężna, ona sobie radzi. Nieruchomości za granicą, które zostały sprzedane za koszt wartości obsługi prawnej firm. I wreszcie, proszę państwa, zakupy za 100 tysięcy dolarów brylanty, za 40 tysięcy dolarów cygara i za 15 tysięcy funtów bielizna damska z Londynu. To były zakupy armatora. W międzyczasie oczywiście armator spadł z 5. miejsca na ponad chyba 102, o ile dobrze pamiętam. Rzeczywiście geniusze, zgadzam się tutaj z panem ministrem Brudzińskim. I tak wyglądały wasze rządy. A kiedy była specustawa, wrócę do stoczni, jeszcze debatowana i procedowana w Senacie, to urzędnicy Ministerstwa Skarbu błagali mnie, żebym żadnych poprawek nie składał, gdzie będzie nazwa, termin, stocznia, statek, transport morski, pełnomorska jednostka transportowa. Nawet nie można było statku pod tym terminem przemycić. A jeśli chodzi o prom, to jesteście takimi znawcami, ale tu pan minister będzie mówił, ale ja panu wyjaśnię. Ale ja pana wtedy, pamięta pan, czy pan się zgłaszał, pana nie przyjąłem do Platformy wtedy. Pamięta pan? No. Gdzie pan był? Gdzie pan był? Gdzie pan był? Nie był. Już pana nie było. I teraz stępka, jeśli chodzi o stępkę, położenie stępki jest rozpoczęciem budowy, jakby pan wiedział. Projekty są tworzone. Tak. I teraz o tym za chwilę będzie mówił minister. Natomiast wy byście chcieli, żeby tam na pochylni nic nie było. A propos pochylni i odbudowy tego, co żeście zniszczyli. To trwa 3 lata już. I udało się odtworzyć całą infrastrukturę. Wasi geniusze z Kraftportu, pierwsze co się wzięli? Za demontaż linii montażu kadłubów. Pocięte, sprzedane. Potem następne genialne działanie. Zniszczenie sprężarkowni wybudowanej przez Porte Holding za 7 milionów. Co jest na miejscu sprężarkowni? No wasze dzieło, Platformy w Szczecinie, Biedronka. Brawo. Oczywiście teraz, byłem, wie pan, nobody's perfect, to jest pierwsza rzecz, byłem 9 lat, ale to była, byłem z profesor świetnej pamięci Zytą Gilowską, nie, ja głosowałem przeciw i dlatego wystąpiłem, No niestety, nobody's perfect, ale od 10 lat jestem w PiS-ie. Z Maciejem Płażyńskim, byłem świętej pamięci, tak. No, natomiast dzisiaj, pani proszę poseł, państwa, proszę, jesteście żałośni samą karykaturą siebie jesteście. Jesteście karykaturą siebie. I teraz, proszę państwa, wracając do przebiegu komisji. Oczywiście
była dyskusja, pan przewodniczący Aziewicz uzasadniał mniej więcej tak jak teraz, tylko pan przewodniczący zapomniał, jak pan i pańscy koledzy dzwonili do mnie z pogróżkami, żebym nie składał tych poprawek do specustawy. No pan nie pamięta, pan się pukał w głowę, ale ja pamiętam to doskonale. I proszę pana...